Dzień dobry Państwu, Małgorzata Margas. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kętrzyn Flash. Miniony tydzień w Kętrzynie upłynął pod znakiem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. W Kętrzyńskim Centrum Kultury już od tygodnia czuć wielkanocną atmosferę, a to za sprawą wernisażu wystawy, konkursu plastycznego Wielkanocne pisanki, kraszanki i kartki świąteczne, który odbył się 11 kwietnia w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Ekspozycję prac będzie można oglądać do 30 kwietnia w Galerii Kętrzyńskiego Centrum Kultury przy ulicy Sikorskiego 24A. Bardzo wysoki poziom. Tym bardziej, że teraz każdy uczestnik wykonywał samodzielnie pracę i jedną lub kilka osób zdarzyło się, że robiły na przykład po 3 pocztówki. Nie było w ogóle prac zbiorowych i to jest właśnie fajnie. Dzieciaki pokazały, jak bardzo pięknie to widzą, te święta wielkanocne, bo wszystko zdobione, znaczy moim zdaniem wszystko jest robione naprawdę samodzielnie. Również 11 kwietnia w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w Loży otwarto wystawę fotografii autorstwa żeglarza i podróżnika Jarosława Nowackiego. Pracę będzie można oglądać do 5 maja. Zapraszam wszystkich Państwa, żeby przyjść, zobaczyć. Zdjęcia są przepiękne, cudowne. Jest to i żywioł, i zwierzęta morskie, i sam żaglowiec, który jest przepiękny i cudowny. Także wystawa jest wyjątkowa. XVI kwietnia w Kętrzyńskim Centrum Kultury wystąpił przedstawiciel chrześcijańskiej sceny muzycznej Michał Król wraz z zespołem. Z całych moich sił kocham Cię. Znasz mnie tak jak nikt. To jest jakiś taki talent, który Bóg mi dał. Dał mi talent do komponowania, śpiewania i chcę go wykorzystywać. I wierzę w to, że on też... To jest takie moje okazywanie też miłości dla niego. A kiedy przyjeżdżamy na przykład do Kętrzyna i możemy zagrać i przychodzą ludzie później i mówią, o, że to było super, o, że to zmieniło moje życie, o, że to dało mi nadzieję, no to jest warte tego. To jest takie jakby narzędzie do tego, żeby przekazać tę dobrą nowinę. W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbył się jeden z etapów ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Udział w konkursie wzięło prawie 40 uczniów ze szkół z terenu miasta i powiatu kętrzyńskiego. Cieszę się, że mamy tutaj tych, którzy są po raz pierwszy, ale również tych, którzy są już po raz kolejny oraz co niektórzy z nich działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Wiadomo, że cel tego konkursu, turnieju jest jeden. Młodzież, żeby oswoić z aspektem bezpieczeństwa, a przede wszystkim, żeby dzięki temu było bezpieczniej. Zainteresowanie tematem pożarnictwa rośnie, o czym świadczy też fakt dużej frekwencji ochotników, którzy przeszli niedawno szkolenia strażackie. Część z nich zasili szeregi reaktywującej się Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie. No nie będę mówił tak jak w Stanach Zjednoczonych, że jest to najpiękniejszy zawód, najpiękniejsza misja i najbardziej szlachetna, bo tak to jest w samej rzeczy. I zwróćcie uwagę Państwo, jaką tam estymą i powiedzmy szacunkiem są otaczani strażacy. I to nie tylko wskutek 11 września, ale w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych. Ale to jest taka piękna, także szlachetna pewna misja męska, twarda, konkretna, pomocy drugiemu człowiekowi. Więc jeśli możesz, jeśli chcesz, masz chwilę wolnego czasu, jesteś z nami solidarny, to zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W imieniu organizatorów zapraszam Państwa na kilka ciekawych wydarzeń, które w najbliższym czasie odbędą się w Kętrzynie. XXIV kwietnia o godzinie 19 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury legenda kętrzyńskiej sceny rockowej dr Watt zaprezentuje premierowo swój teledysk do utworu War. Premierze będzie towarzyszył koncert grupy, jak również kilka innych miłych niespodzianek. Whoa, whoa, whoa.
War is like a game, babe. War is like a game. And that's a check, cause for me this is the end and now I'm dead. So goodbye, friends. Большой морщ. Historia jest taka, że kiedy Paweł Karol mi wysłał tą muzykę i pierwszy raz jej słuchałem, pierwszy raz, to jest tam taki motyw, który od razu mi się skojarzył, jakby był grany na froncie, na harmonii. Taki wschodni motyw troszeczkę, nie, jak po prostu Rosjanie sobie grali na harmoszkach. W ten sposób. I ja po prostu tak jak załapałem, że to mi się z tym kojarzy. I zacząłem pisać tekst o wojnie. Po prostu wojna. A w trakcie pisania tekstu, to jako, że nie jestem zwolennikiem wojen, to padł... Czy tekst samoistnie stał się antywojenny. Tego samego dnia przed Kętrzyńskim ratuszem chętni będą mogli honorowo oddawać krew w specjalnie sprowadzonym krwiobusie. Jest to część akcji przygotowanej przez Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki w ramach działania Rak to nie wyrok i Marszu Żonkila. Marsz Żonkila w tym roku odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Więcej informacji na ten temat w kolejnych programach Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej. Już od 23 kwietnia w kasie Kętrzyńskiego Kina Gwiazda można będzie odbierać bezpłatne wejściówki na kolejny spektakl w ramach Teatru Stolikowego. Tym razem 29 kwietnia aktorzy Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza zaprezentują sztukę Lekcje Miłości. Zbliżająca się kanonizacja Jana Pawła II zostanie uczczona również w naszym mieście cyklem uroczystości. Na ten temat w kolejnych programach naszej telewizji. Korzystając z okazji, w imieniu władz miasta Kętrzyn, Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz redakcji Kętrzyńskiej Telewizji Internetowej pragnę złożyć Państwu życzenia spokojnych, rodzinnych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Kolejny Kętrzyn Flash już za tydzień. Małgorzata Margas, dziękuję Państwu za uwagę.